Wyobraźmy sobie sześcienny klocek drewna. Na jednym z jego wierzchołków siedzi mucha. Na przeciwległym wierzchołku siedzi pająk. Pająk wie, gdzie jest mucha i chce dotrzeć do niej jak najszybciej, żeby złapać ją, zanim ucieknie. Próbuje więc znaleźć jak najkrótszą drogę po powierzchni sześcianu. Ma jednak wiele dróg do wyboru. Może na przykład pójść wzdłuż krawędzi i potem wzdłuż przekątnej ściany, na której siedzi mucha. Może także pójść po powierzchni ściany, na której siedzi, pod pewnym kątem i potem po powierzchni górnej ściany wprost do muchy. Nasze pytanie brzmi, która droga jest najkrótsza? W tym wypadku bardzo pomocna okaże się siatka sześcianu. Rozłóżmy więc nasz sześcian do postaci płaskiej. Wystarczy, że rozpatrzymy dwie odpowiednio wybrane ściany tego sześcianu. Na przykład ścianę, w rogu której siedzi pająk i ścianę, w rogu której siedzi mucha. Zaznaczmy teraz obie zaproponowane przez pająka drogi. Pierwsza wiodła wzdłuż krawędzi i po przekątnej drugiej ściany. Druga zaproponowana przez pająka droga wiodła po powierzchni pierwszej ściany pod pewnym kątem i potem po powierzchni drugiej ściany wprost do muchy. Ale teraz, kiedy rozrysowaliśmy sobie siatkę tego sześcianu, widzimy od razu, która droga będzie najkrótsza. Wystarczy, że pająk pójdzie wzdłuż linii łączącej miejsce, w którym siedzi, z miejscem, w którym siedzi mucha. Powstały w ten sposób odcinek jest przekątną prostokąta powstałego z dwóch ścian naszego sześcianu. Co więcej, przechodzi dokładnie przez środek łączący je krawędzi. Widzimy także, że wraz z pierwszą zaproponowaną przez pająka drogą tworzy trójkąt. Zatem na podstawie nierówności trójkąta możemy powiedzieć, że droga zaproponowana przez pająka jako pierwsza na pewno jest dłuższa, ponieważ stanowi sumę długości dwóch boków trójkąta. Dokładnie na tej samej zasadzie możemy sprawdzić drugą zaproponowaną przez pająka drogę, bowiem jeżeli nie przechodzi ona przez środek krawędzi łączącej obie ściany, na pewno nie jest najkrótsza. Zatem najkrótszą drogą będzie przekątna tego prostokąta. Gdybyśmy jednak znali długość krawędzi tego sześcianu, moglibyśmy obliczyć długość najkrótszej drogi pająka do muchy. Widzimy, że stanowi ona przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego. Moglibyśmy więc skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.